Hej kochani, witajcie w moim nowym pokoju, moim wymarzonym pokoju. Mówiłam wam już na Snapchatgramie, że będę dla was robić domowy haul. Jak wiecie, a jak nie wiecie, to idźcie na łobuzy i zobaczcie nasze vlogi, że się przeprowadziliśmy. Na razie jestem w fazie urządzania tego pokoju, więc tu się nie sugerujcie tym tłem, bo tu będzie jeszcze troszeczkę inaczej. Nie wiem też, jak będę siedzieć. Tu jeszcze wszystko jest rozwalone po prostu. Wnosimy, przenosimy rzeczy, układam i tak dalej. Tak czy siak, na razie to jest jedyny kącik, gdzie mogę nagrywać, gdzie wygląda to w miarę sensownie. Muszę też ustawić sobie światła, bo mam tutaj takie spore lampy i jak nad tym popracuję, to będzie to wyglądało lepiej, także nie martwcie się, kolejne ujęcia będą lepsze. Chciałabym wam natomiast zrobić haul domowy, ponieważ właśnie wróciliśmy z zakupów, jeszcze jakieś rzeczy, które potrzebowaliśmy. Powiem wam wszystko, po co pojechaliśmy, a z czym wróciliśmy. Byliśmy w TK Maxie i zrobiliśmy spore zakupy, także zaczynamy. Pierwsza rzecz, która mi wpadła w oko, jak byłam w tym TK Maxie, to chodniczek do łazienki. I zapłaciliśmy za niego 74 zł. Jest to bardzo dobrej jakości mata. O, mam nadzieję, że tu będzie coś widać. Wiecie, to światło jest takie troszkę jeszcze sztuczne, ale mówię, popracujemy nad tym. Chodniczek ma taką fakturę, ma takie jakby rąby na sobie. I jest bardzo duży, jest bardzo miękki, ale ma też w sobie, tam w środku jest ta guma taka typowa chodnikowa, ale to jest w środku. Z jednej i z drugiej strony mamy tutaj natomiast taki mięciutki materiał. Myślę, że jest świetny, no i jest bardzo duży. Na tym nam zależało, żeby właśnie był taki duży chodniczek do łazienki. Wybór w TK Maxie, jeżeli chodzi o takie chodniczki, jest ogromny. Kolejna rzecz, która wpadła mi w oko, to taka duża, miękka poducha. Uwielbiam taki materiał, to mi się kojarzy z kotkiem po prostu. Oczywiście jest to sztuczne futro. Kosztowała 100 zł, więc nie mało, ale zawsze ten materiał, czy to w Home & You, czy właśnie w innych, kosztuje sporo. Na razie, ojku, te włoski troszeczkę wychodzą. Ręczniki. Dokupiliśmy sobie sporo białych ręczników, bo wyprowadzając się sporo wyrzuciliśmy. My zawsze kupujemy białe ręczniki. Ja nie wiem, co to jest, ale uważam, że biały ręcznik jest jakiś taki bardziej elegancki. Czuję się tak bardziej luksusowo, jak w hotelu, nie wiem, jak to inaczej określić. I zawsze kupujemy albo w TK-u, albo w Primarze. Kupiliśmy takie, co to jest za firma? Calvin Klein. Taki mniejszy za 45 zł. Ale jakościowo są świetne. I Donna Karan i Calvin Klein mają świetne ręczniki. Właśnie to jest 50 na 100. Mhm, dwa takie. Jeszcze jeden i jeszcze jeden. Ale ten już jest duży. 59 i jest dwa razy większy. Więc spoko cena. I jeszcze jeden. Także kupiliśmy sporo ręczników. Mieliśmy teraz też gości, przyjechała moja siostra, więc potrzebowaliśmy ręczników. Przede wszystkim jestem zadowolona z tej rzeczy, którą wam tutaj pokażę. Mam nadzieję, że mi się zmieści. O! To jest taki pojemnik na pranie, na brudne pranie, który się stawia przy pralce. Jest całkiem spory. Na szczęście teraz łazienkę będziemy mieć większą niż poprzednią, więc możemy sobie na coś takiego pozwolić. To jest takie typowo francuskie zdobienie. I sam pojemnik nie był drogi, bo kosztował 70 zł. Jest sztywny i w środku ma takie coś. Na pewno będę musiała środek czymś wyłożyć. Właśnie mówiłam Darkowi, że mimo wszystko jak coś jest wilgotne, no żeby, ponieważ to jest materiał, żeby to nie nasiąkło, więc coś tu trzeba na dno położyć. Ale jest świetny po prostu i wybór był ogromniasty. Skarpety Darka przy okazji. 69 zł za 4 pary Kelvina. I jeszcze jedna, w ogóle też w trakcie wyprowadzki pozbyliśmy się części skarpet, jakieś tam, wiecie, takich, które już nie były takie idealne, więc po prostu wyrzuciliśmy część, stwierdziliśmy, że kupimy sobie po prostu nowe, jak się tu wprowadzimy. Chodź tutaj. W ogóle w TK-u są teraz takie świetne torby przy kasach i zawsze sobie taką torbę biorę, ona kosztuje 4-5 zł. Do tego pokoju kupiłam sobie taką ramkę. To jest taka ramka 3D, można powiedzieć, bo z tyłu ma taką fajną podpórkę. Robiona w Indiach, 74 zł. Na pewno wsadzę tu sobie tu jakiś obrazek. No i chciałabym ją właśnie umieścić tutaj gdzieś na tle. Jeszcze nie wiem, jaki obrazek tu będzie, bo chcę sobie zrobić jakieś fajne tło. To jest takie, wiecie, prowizorycznie ustawione. Na pewno te kuleczki z tyłu zostaną, bo je lubię. Ale na pewno jeszcze coś tu pokombinuję. W ogóle mam tu też fajne obrazki. Mogliście, jak jeszcze nie widzieliście, to pokazywałam takie różne przebitki z tego pokoju na moim vlogu. Na hajłobuzy, to zobaczcie sobie. Coś takiego, geometryczny pojemnik, nie wiem jak to inaczej nazwać, szklany. Jest też robiony w Indiach. 35 zł i ja to kupiłam właśnie na kaktusy, ponieważ kaktusy mam takie w starym mieszkaniu w tamtych pojemnikach, a chcę sobie przełożyć do tych geometrycznych. I kupiłam dwa, zaraz wam pokażę też drugi. Takie rzeczy są zwykle bardzo drogie. Gdzieś tam za granicą i tak dalej. U nas też ciężko z cenami, ale tutaj widzicie w TK-u były różne, różniaste. I ten kosztował 59 zł, więc troszkę więcej. Także tu na pewno przesadzę moje kaktusy. Dalej
Darek sobie znalazł kilka sprzętów, ponieważ on kolekcjonuje wszystko, co miedziane, a ma już z tej firmy, konkretnie z tej marki, kilka rzeczy. Otwieracz do wina. Dalej mamy, nie wiem co to jest, coś do obierania. Aha, i ceny. Tutaj nie mam ceny niestety, mam 24. Tu mam 19. Ciskarka do czosnku za 25. Otwieracz do puszek za 25. Tu jeszcze jest tej serii, za 25 zł jest bottle opener do otwierania butelek z kapslem. Teraz pokażę Wam, po co w ogóle pojechaliśmy do TK Maxa i dlaczego robię ten haul. W sensie pojechałam po to, a wyszłam z tym wszystkim innym. Oczywiście wieszaki, uwielbiam te wieszaki, mam tu jeszcze więcej. 25 welurowych wieszaków, najlepsze na świecie. One są za 55 zł. Niezniszczalne prawie, bo czasem się łamią, ale zajmują bardzo mało miejsca w szafie. Dzięki temu mogę powiesić więcej ubrań, także jestem z nich bardzo zadowolona i kupuję już kolejne, bo wszystkie, które przywiozłam tutaj, zużyłam i Darek też zużył w swojej szafie, bo mam już osobne szafy w końcu. Może Wam moją pokażę kiedyś. Troszeczkę innym opakowaniu, ale to też to samo jest. A wiecie, co było najlepsze? Idziemy do kasy, a Darek mówi, a po co my tu właściwie weszliśmy? Po co ty tu przyjechałaś? A wiecie, idziemy całym wózkiem. A ja mówię, no właśnie po te wieszaki. Więc dobrze, że mi przypomniał. Kolejna paka, wiem dlaczego jest ciężka. Oj, to jest ciężkie, nie mogę tego nawet jedną ręką trzymać. Zawsze o tym marzyłam, zawsze to chciałam mieć. Patelnia żeberkowa, którą można wstawić do piekarnika, zapiec coś. Najpierw coś tutaj podsmażamy, czy to mięsko, czy ryba, czy krewetki z jakimiś warzywami i tak dalej. I nie smażymy tego do końca, tylko wstawiamy to do piekarnika. Posypujemy parmezanem lub polewamy sosem, no różne są możliwości. I wyciągamy, to jest taka żeliwna patelnia. O Boże, można tym zabić. 100 zł kosztowała, one są drogie, ale był bardzo, bardzo duży wybór. Były różne też kolory rączek. O Jezu, to jest ciężkie, nie wiem ile ona waży. Także cieszę się, że w końcu mam. Darek kupił sobie też ręczniczki do... Ręczniczki. Szmatki do kuchni, ponieważ sobie już ładnie urządza tą kuchnię. 40 zł za 4, więc wiecie, no 10 zł za 1, może to jest sporo, ale one są naprawdę grube, dobrej jakości. I kupił sobie dwa takie zestawy. Dalej kupił coś takiego, to jest ta szklanka, w której robi się kule. A w zasadzie nie, no ten przyrząd do robienia kul chyba, nie wiem jak to działa. 45 zł, tutaj jest kilka tych sztuk, nie wiem jak to się robi, na pewno Wam na swoim kanale pokażę. On się mega tym jara. To nie tak, że tutaj wiecie, robimy non-stop drinki, ale faceci lubią gadżety, zresztą na pewno wiecie dziewczyny. Tu mam taką ładną torbę, widzicie? Ostatnia rzecz, deska. Drewniana, widzicie? Taka gruba, spora. Produkowana w Tajlandii. Taka gruba decha do kuchni. Dobrze kochani, to był cały mój haul domowy. Przepraszam Was jeszcze raz za to oświetlenie. Nie do końca warunki takie, jakie bym chciała. Nad wszystkim jeszcze muszę popracować. Wszystko jeszcze ogarnę, jak się tu rozłożę. Nie chcę was też zostawiać zupełnie bez filmów, żeby nie było tak, że zostawiłam mój kanał. Ja cały czas czuwam i tak dalej, ale nie miałam po prostu czasu w trakcie przeprowadzki nagrywać film. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. Zostawcie kciuki do góry i piszcie mi, co chcielibyście zobaczyć u mnie na tle, jak to widzicie. Ja bym chciała to zrobić właśnie w takim stylu troszeczkę glamour, ale żeby został nadal mój, czyli widzicie tutaj tą wielką kryształową czachę, na pewno zostaną tutaj takie moje elementy. Mam tu sporo takich pierdół i nie wiem jeszcze jak je poukładać, zobaczcie. Tu mam jeszcze właśnie inną, tą lampę. Mam sporo, tu mam te obrazki śliczne, one są. Mam tutaj tego sporo i muszę to po prostu wszystko rozłożyć. Chciałabym mieć też świeże kwiaty, no ale to zobaczymy po prostu z czasem, jak to się wszystko poukłada, jak to wszystko zorganizuje. Uciekam już, kochani. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli cieszycie się równie mocno jak ja. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.